Szarzały wszystkie obrazy, szare niebo za oknem, szare drzewa w sadzie, szary deszcz jest nad wszystkim, szarą mgiełkę kładzie. Nie smuć się, malarzu. Kto mi pomoże? Kto je odnajdzie? Może ty, wietrzyku drogi? Pomogę ci, jeśli zdołam. Wszystkie kolory tu przywołam. Żółty, czerwony, niebieski, zielony. Gdzie one pouciekały, gdzie się pochowały. Zaczynam wielkie wirowanie, barw poszukiwanie. Piękny jest świat w dziecięcych oczach, bo wszędzie coś nowego w krowie. Tu grzywy fal, tam górskie zbocza, a popatrz wprost, jaki piękny jest dom. Tu wiosną wśród łąk wschodzą sasanki, a zimą błękit w śniegu się skrzy. A teraz weź i zamknij oczy w nadkolorowe łzy sny. Pomaluję mu świat na różowo, na niebiesko, czerwono i zielono. Złotym słonkiem rozświetlę me życie, kolorami kwiatów zakwitnie. Rozkołysią się kwiatów kolory, w tańcu pięknym, tańcu szalonym. Barwy wiosny, jesieni i lata, tańczyć będą do końca świata. I rozbłyśnie tęcza w błękicie, rozpromienie zjaśni me życie, zachwyci wszystkich, zadziwi kolorami najpiękniejszymi. Kolorowo żyje się tak pięknie, jakby świat miał nigdy nie kończyć się. Wszystkie dni są jak barwne motyle, co skrzydłami chcą dotknąć słońca. Świat na żółt.
zarze. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświeca ludzkie wyblakłe twarze. Podzielony? Żółty. Żółty. Niebieski. Czerwony. Zielony. Czerwony. Czerwony. Nam było na malarza palesie. Dlatego rozeszłyśmy się po całym świecie. Kujawiacze, chodźcie, Marysiądzie, chodź, chodź.
Pokaż mi się. Nikt nie wyciera oczu chusteczką, nikomu się oka nie kapie łza. Wszyscy od teraz gram słoneczko, bo to jest chrzestna gra. Na słoneczku gram słoneczko. Na słoneczku mam słoneczko, jestem słoneczny i uśmiechnięty od czubka głowy do końca gęby. Poziomką maleńką, żeby poziomek mieć dość. Trzeba na taki owoc spojrzeć przez powiększające szkło. Tylko gdy pod szkła chcesz wyjąć poziomkę, nie przestrasz się, że palce masz takie ogromne. A gdybyś buzię swą przez takie lustro zobaczyła? Kiedy do ust poziomkę będziesz nieść, to rzucisz wszystko i z krzykiem uciekniesz, bo takie usta mogą cię zjeść. Tak bardzo się starałem, a gdy widzę mnie, patrzy mi tak ciężko.
Towarzystwa Kwiatów jest zadowolona, to nadeszła już pora na koniec sporów krainie do kolorowych. Co wy na to? Na świecie jest wiele kolorów, które pasują do siebie. Thank you.
nie, my go nie zmienimy. No nie, nie, absolutnie. Więcej dzieci. Szanowni Państwo, i drugi utwór chcielibyśmy zadedykować wszystkim naszym dzieciom. Tym, które chodzą do naszej szkoły i tym, które są dzisiaj naszymi gośćmi. Chcielibyśmy Wam, kochane dzieciaki, życzyć uśmiechu w każdym dniu i abyście się otaczali zawsze dobrymi i życzliwymi ludźmi. I dla Was pioseneczka. A Państwa zapraszam do zabawy. W domu najmniejszy kąt.
Ogromny
rosła, zbierała złość i począł w tobie gniew kiełkować, aż pomyślałeś milczenia dość. Przeżyj to zdrowia, nie
zdyje, a kto zdrowia nie wybije, niech się pod stół skryje. I razem od tego. Stolac, 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 nie daj się nam. Stolac, 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 nie daj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niech żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niech żyje nam. A kto? Drodzy Państwo, to właśnie na specjalnie na 18 urodziny Magdy. Taki mały przerywnik i niespodzianka. Specjalnie dla Magdy od przyjaciół i jeszcze kwiaty. Moi drodzy Państwo, piękna balada. A już teraz niecierpliwie oczekujemy pokazu fryzur. A się zaprezentuje swoją fryzurą jest Nikola. Nikola, Nikola, ile masz lat? Nikola ma 9 lat i prezentuje nam lato. Proszę, obróć się ładnie, pokaż, masz piękne słoneczko na głowie z tyłu. Duże brawa dla Nikoli. Kolejną trzecią dziewczynką jest Weronika. Ile masz lat, Weronika? 6. Wszystkie chodzi do sobotniej szkoły, tak? Obróć się i zaprezentuj nam. Twoja piękna fryzura jest na jesień, proszę. Dziękujemy bardzo, prosimy o brawa. I ostatnia już fryzura, którą prezentuje Amelia. Amelia prezentuje nam zimę, piękne loki na zimę. Proszę się obrócić. Amelia, ile masz lat? 7 lat, super. Dziękujemy serdecznie. I jeszcze jedna dziewczynka, najmocniej się przepraszam. Co prawda nie ma tu konkretnej paroropy. Jak masz na imię? Wiktoria. Wiktoria również przygotowała nasza fryzjerka. Fryzjerka stylistka Natalia. Wiktoria, ile masz lat? 8. 8 i też chodzisz do szkoły, tak? Jak długo? No to proszę, obróć się i zaprezentuj nam swoją piękną fryzurę. Te fryzury troszeczkę przeszły. Dziękujemy bardzo, mam to duże brawa. Te fryzury troszeczkę przeszły, bo już były robione 2 godziny temu, a dzieci wiadomo nie utrzyma się w ryzach. Ale duże brawa dla wszystkich naszych modelek. Jeszcze raz. A...